Dzisiaj przetestujemy sobie 5 najlepszych sposobów na wygraną w Fortnite. A pierwszy sposób to jak największa ilość eliminacji. Więc od razu na wielki lodowiec, na spoconą miejscówkę. A materiał powstaje we współpracy z Epic Games. Sprawdźmy, czy ta metoda jest najlepsza. Jest broń! Jest broń! Mam broń! Szybko! To jest boss! Cześć! Pierwszy! Drugi! To był trzeci, ale zapomniałem nagrać. Czy będzie czwarty? Ucieka mi gdzieś. A może to jednak boty? Jestem! Ej, ty mi tak nie rób. W takim razie wykreślamy pierwszy sposób. Pierwszy sposób jest najgorszy. Czas na drugi sposób. A drugim sposobem jest tylko zimowa mapa. Nie no, jak ja na tej zimowej mapie nie wygram, no to ja nie wierzę w miłość. Są święta, jest zima, trzeba wygrać na tej zimowej mapce. O, na tej wyspie. Tylko czy ona jest zimowa? Ona jest moja ulubiona, to ja wiem, ale czy zimowa? Tutaj śnieg jest, tutaj możemy grać. Na mojej wyspie też jest śnieg. Kocham cię! Wyspa moja, oczywiście. Najlepsza wysepka w całym Fortnite. Pierwsza skrzynka. Druga skrzynka. Nawet piciu jest. Trzecia skrzynka. Czwarta skrzynka. Nawet kamień. Daj kamienia. Kamienia. Piąta skrzynka. I te beczki. 200 HP, dziękuję. Trzeba iść do strefy. Oby była na zimie. Jest na zimie. Wszystko wygląda na to, że na zimowej mapie dzisiaj na pewno wygramy. Tylko idzie się tutaj zmęczyć, bo tu trzeba strasznie pod górę łazić. Na trybie bez budowania sądzę, że ciężko by to było wejść. No, chyba że naokoło. Jeszcze lunchpada dostałem. Ale mnie ta gra dzisiaj rozpieszcza. I cyk na dyskotekę. Nie, ale gra muza tu. Dobra, koniec tego, idziemy wygrywać grę. Bounty, zlikwiduj wrogiego gracza. Dostanę stówkę, biorę to. O, jest tutaj wrogi gracz. O nie, jak on mi ucieknie z zimy, to ja go nie mogę uderzyć. Ja mogę eliminować tylko tych, co są na zimowej mapie. Bo teraz jest zima i gra się w zimie. To jest sposób na wygraną. Czy wy to widzicie, ile tam jest skrzynek? Trzeba grać tylko na zimowej mapie, naprawdę. Zielona pompa szybka. O, mamy coraz mniej zimowej mapy. 300 metrów do strefy. Powinniśmy dać radę. Mamy już 28 miejsce. Przecież to jest niesamowity sposób na wygraną. Ja jestem królem, mistrzem tej gry. Nikt mnie nie pokona, nikt. Gościu, nie. O, czy on mnie zauważył, czy mnie nie zauważył? Nie widzi mnie, siema gościu. Ale jaja, on mnie w ogóle nie widzi. I teraz ciach. Gościu, ty się tam nie lecz nawet. Chodź tu do mnie. Ej, no pa, zabudował mnie. O ty gościu! Dziękuję za snajperkę. Ale jestem najlepszy, mówiłem. Na zimowej mapie gra się najlepiej. Jeszcze tylko apteczka. No i zmarnowałem emotką. Ej, nie mam już drugiej apteczki. Ale mamy mapkę, mamy strefę. Na zimie. O nie, ten głupi celownik. On jest za duży, on świeci. On się błyszczy, jak się strzela do kogoś. Bardzo. Ale dostał za 105. No i co, ziomek? Patera będzie uciekał. Ale ty jesteś niesprawiedliwy, gościu. Tak się nie robi. Wziął mnie, uderzył i se idzie. No tak, najlepiej. Ale przynajmniej mamy zimową mapę. Nie no, musimy znaleźć jakieś leczenie, no. Ale na razie zimowa mapa w sumie jest najlepsza. Tylko że jak tu się ktoś kampi. Nie wolno się kampić. Chyba że to jestem ja. O, a co ta ryba robi? A, zamraża nogi. Super. No jak ja mam tu teraz wejść po tych schodach? Miał mnie wyleczyć. O, i tu ktoś jest. Tu ktoś jest koło mnie. On gdzieś tu łazi. Tu jest kółko pomarańczowe. A ja potrzebuję leczenia. No jak jesteś celem? Dlaczego ja? Zostawcie mnie w spokoju, please. O, nie! Głupia wieżyczka! Ja chciałem się wyleczyć, a nie życie stracić. Dawaj leczenie. No i nie, o jest. Jeszcze zimowy granatnik.
O, potki! Dziękuję! 11 miejsce, ale jestem dobry! Jeszcze skrzynka gdzieś tu. Ale to nie tu. Tu jest! 10 osób! Normalnie na samą górę. Kościół się tam jeździ. A bo on ma medaliony! O, ale jakby tak dostał, to by było zbyt piękne, prawda? A wiceko! Cwaniaczka! Teraz na snajperkę. Kto się bardziej... Kto kogo trafi? A, on zbiera macy. Oj, trafiłem go za 105! No chodź, 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 chodź. Dobra, nie męczymy go, bo dostanę snajperkę i będzie przypał. Ale można by go tak pomęczyć. O, tak. Dobra, jednak nie trafię. Czy my mamy w ogóle... Mamy zimę! Szybko na zimę! Szybko! Czas ucieka! O nie, ale muszę biec. Szybko biec! Dawaj, leczenie dawaj. O, ale strefa mnie będzie biła teraz. Biegnij, kochaniutki! A gdzie ona biegnie? Nie wiem! Biegnij do strefy, go! O-o. Zmęczona jestem, zmęczony! No biegnij, biegnij, biegnij! O-o, ktoś tu biegnie. A ja muszę szybko do strefy, 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 do strefy. O tak, jestem w strefie. Szybko. Gdzie jest tam ten ktoś? On się tam buduje dopiero. Ale gościu. Dobra, gościu, giniesz. Proszę we mnie nie strzelać, bo ja w kogoś innego strzelam. Nie wierzę. O nie, gościu, gin. No weź. Ale dostałem ze snajperki od niego. Ale mnie oszukał. Czyli już wiemy jedno. Tylko zimowa mapa nie jest najlepszym sposobem. W takim razie trzeba przetestować trzeci sposób. Mam nadzieję, że dla mnie w końcu któryś będzie najlepszy. A trzecim sposobem jest granie tylko w samochodzie. W sumie to tak się właśnie teraz zastanawiam, jak ja mam grać tylko w samochodzie, skoro nie będę miał żadnych broni. I nawet nie wiem, gdzie samochody są zaparkowane. Ja sobie tak będę latał tutaj, tak? I szukał samochodu. No musi tu jakiś być. Są samochody. Dobra, ale jak mogę wziąć loot, będąc w samochodzie? Właśnie sobie zdałem sprawę, że ten challenge jest głupi. Ale czego się spodziewać po mnie, no. O, ale jakbym tak wylądował na samochodzie i chwycił... za daleko. Ale jakbym tak podjechał. O, zmienił miejsce i mogę wziąć teraz karabin. O, nie mogę, bo wtedy wysiądę z samochodu. No i właśnie mam straszny dylemat i zastanawiam się, co robić. Nie no, muszę wziąć to. I muszę wziąć to. To może po prostu muszę spędzić więcej czasu w samochodzie niż chodząc. Wtedy będę mógł polutować. I tu jeszcze skrzynka jest epicka. Ale mi dali. Szybko, czas się kończy, trzeba wchodzić do samochodu. Nawet nie mam pompy, no. No bo nawet jak będę musiał zatankować, to co ja zrobię? Będę musiał wysiąść, idziemy normalnie rozjechać ludzi. Da się w ogóle przejechać ludzi? Zobaczymy, czy tak zaliczę eliminację. Przecież ja nawet nie wjadę na te budowle. O, o, da się rozwalać. Dawaj. O, ty dziaduwo, chodź tu! Chodź tu, cwaniaczku! Ej, co we mnie strzelasz? Nie! Nie rób tego! O, dobrze, bardzo dobrze. Co ty robisz? O? Czemu ty tam uciekasz? Nie! Nie wolno tak robić! Nie wolno! Zniszczyłaś mi samochód! Co ja mam teraz robić? No zniszczyła mi samochód, no. Ale jest tam kolejny. Jeszcze to wygramy. Teraz muszę bardzo dużo czasu spędzić w samochodzie. O, mamy dużo paliwa, jest dobrze. Teraz trzeba po prostu wjechać do strefy jak najkrótszą drogą. No i co? No i czekać. Mamy 24 miejsce. To ja idę, siku. Jak to się stało? Nie!
A już było dobrze, a już było dobrze. Ale przynajmniej miejsce jest 23. Ja zgaduję, że ja powinienem tutaj z zadania jeszcze odebrać prezenty. O, darmowe prezenty, uwaga. Co dostanę, co dostanę? Świąteczna paczucha. Strój dostałem. No ja już wiem, że musimy założyć ten strój. O, teraz wygram. I w tym momencie zaczynamy kolejny sposób, czyli już czwarty sposób. Bossy i medaliony. Spokojnie, taki dobry gracz jak ja na pewno zdobędzie medalion i ubije bossa. Nie licząc tych ludzi, którzy tutaj słyszę, że lecą. Jest pompa, jest dobrze. Tu jest dobra miejscówka. I siup, i siup. I kolejna skrzyneczka. Prezent świąteczny. Dawaj. A, pistolet. Ktoś tu biega. No biega. O, gimmie. No nie zginął. Jest, zginął! Ale ja jestem super! O nie, już nie jestem super, już nie jestem! Ała! No weź, kobieto, co ty tak mocno strzelasz we mnie? Szybko, giń! Ida! Strzelają we mnie ludzie! To już nie tylko ta bossuwa. Jeszcze ktoś prezent otworzył. Tu trzeba uważać teraz. Jeszcze raz, jeszcze raz. On po prostu mnie oszukał. Dobra, czy teraz uda się bossa ubić? O matko, nie uda się, nie uda się. Co tu się dzieje? Te bossy są lepsze niż jakieś pro playery. To jest chore. Widzenia. Aha. Aha! Ale się tam ktoś strzela. Jak prawdziwi strzelarze, a ja nie mam. Przecież ja nie mam nawet pompy. Ej, gościu! Ja nie mam pompy, daj! Dzięki, stary! Ale cię kocham. Zawika stąd, bo te bossy są zbyt potężne na razie. A to jest typ! Albo jakiś niezbyt dobry typ. Czy ja słyszę gościa? Tak! Strzelają się! Ale tu przyczajkę zrobię teraz, jak mistrz. Dawaj, z bossami się strzelaj, gościu! O nie, 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 giiiiń! Ja nie wierzę w to. Ja w to bardzo nie wierzę. Do widzenia! Proszę mnie wyleczyć. Idę tak szybciutko. Jeszcze załatwię tego gościa. Chyba, że ktoś jego właśnie załatwił. Ale jaja. Boss go rozwalił. Nie wierzę. Ała, ja się nie dziwię, że go załatwili. Dobra, przecież to jest jakieś chore. O, no tak, jeszcze gościu mi tu stoi, no tak. O, ale fart. Jeszcze rybkę miał. Najpierw się kulturalnie wyleczmy. Panie lekomacie, potrzebuję zdrowia. Snajperkę dostałem. Dobra, teraz idę po medalion. Jak król zwycięski. W końcu mi się uda. Tu jesteś. Ty dziadu w ogień. Już mam cię dosyć. Ale ona strzela mocno. Ja cię kręcę. Ona za mocno strzela. O, jeszcze się tam gdzieś ktoś strzela. Super. O, ale pięknie dostał. Co? I nie żyje. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Dobra, gin, 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 gin. Dawaj medalion, dawaj medalion. Dawaj medalion. Gida! No w końcu dzida, no mam medalion! O matko, ale się spociłem, ale mi pewnie śmierdzą pachy. Cztery fragi jeszcze mam, co się stało w ogóle? Nie no, to teraz to ja muszę wygrać. Kusi apteczkę miał? Nie no, super. Czy se gościu jaja ze mnie robisz? Daj mi się wyleczyć. Ale jaja, daj mi się wyleczyć. Czy on się dobrze czuje? Ale jaja, ja nie wiem, czy on się dobrze czuł.
O nie, kolejny. Ole, dostał. Ja cię kręcę. Co się dzieje teraz? Mnie zastanawia jedno, czy ja powinienem iść po safe? Sześć fragów mam. Dobra, zobaczmy, co jest w sejfie, szybko. PM. Tutaj gites. Snajperka lepsza. I ten celownik trzeba je dać. I ten magazynek. I to. I to. Ktoś tu jest. A ja nie wiem, gdzie ten ktoś jest. Już wiem. O matko! A czemu nie trafiłem z tej snajperki? Ale jestem zestresowany. O matko! Tam jedzie gościu. Ole się dwóch ściga gości. O nie, 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 gin, gin, gin! Nie wierzę, nie zginął. Zgin! Gościu ma medaliony. Ale jaja. Gin! Ole i to ile? Dzięki, ziomek, ale jesteś super. Co się dzieje? Nie chcę ty. Nie wiem, wziąć to czy nie wziąć? A wezmę. Co ja teraz? Mamo! A tam była podka niebieska. Dobra, nie będę miał. Tam jest. Ja cię kręcę, duża podka niebieska. Jo! Małe wywalamy, duże bierzemy. Idziemy! 5 osób! Ale strefę daleko dali. 3 osoby! A mogłyby tak te 3 osoby, te 2 się wybić i ja wtedy ostatniego bić? Poprosiłbym tak. To będzie dla mnie idealna sytuacja. Nie no, super strefa, dziękuję. Dobra, grzejemy od razu. Ja nie wiem, gdzie oni się chowają, gdzieś po krzakach. Nie ma strefy. Ja oszaleję. Na pewno po krzakach. Ooo! Pa, gościu wychyla. Oj, 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 dobra, szybko dzida, przełat... O, matko! Szybko, apteczka. O, matko, jak ta strefa już bije mocno. Widziałem go, widziałem go. O, wow, ale 2 na 1. I szybko, apteczka. Potek. Biją się. O, gościu. Co ty będziesz próbował zrobić? Piknąć. On będzie chciał mnie strzelić. O, ty gościu! O nie, trafiłem. Ja nie wierzę w to, że nie trafiłem, ale przynajmniej wygrałem! O, taniec radości. Oh yeah! Czyli mamy najlepszy sposób! Ale jest jeszcze 5. Jest to sposób Rocket Racing. Jakie zestawy kozackie są w sklepie. Bo takie Rocket Racing jest na pewno wiele bardziej chilloutowe. I tylko teraz dobrze trafić. Dopalono na 75%. I robimy drifty. I kolejne drifty. Żeby zdobyć dopalacze. O, mam, ale jeszcze sobie tutaj rozwiniemy troszkę i używamy. Kozacko. Dobra, zaraz tu wygramy, zrobimy wina normalnie. Drugie miejsce jest, jest, dobrze. Trzeba sobie naładować dopalacze przez drifty. I cyk. O, tu będzie dobry drift. Oczywiście, że będzie. Ale kozacki długi drift. Jo! I od razu dopalenie. No i to mi się podoba. Uwaga, na razie mamy jeszcze 2 miejsce. Spokojnie. Trzeba większe drifty zrobić. Goście, goście. Proszę mi tu zrobić miejsce dla mistrza. O nie, to ja na razie mi oddaję miejsce. Jakie czwarte, jakie czwarte. Nie pozwalam. No i mamy 4. miejsce. A jak nam pójdzie 2. wyścig? I zdopalono na 100%. No jeszcze uderzyłem w nich, no. Czy ich dogonię? Czy ich dogonię? Muszę ich dogonić, muszę. I dopalecie. O, nie wypał. Nara, gościu. Trzecie okrążenie. O nie, ja na 7. miejscu. Ale będzie ciężko. Jeszcze mogę wykorzystać kolejny dopalacz. Dopalono, ale z driftem jeszcze. I 5. miejsce, no. Ja już dzisiaj wykorzystałem swój limit winów po prostu. A materiał był we współpracy z Epic Games. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.